Dzień dobry w czwartek. Tak, SMS do mnie przyszedł w czwartek, 9:35 i w planie oczywiście o tej godzinie powinnam akurat spać. Właśnie w planie miałam dzisiaj byczenie się, ze względu na to, że idę na nockę i chciałam sobie tak trochę do 10:00 pospać. Później umówiona jestem na szybką kawę u Sandry, no i później oczywiście w planach miał być obiad na spokojnie, wszystko wiecie, później znowu jakaś mała drzemka przed nocką, tak, może jakiś spacer w ciągu dnia, ale trochę plany mi się pokrzyżowały, musiałam zwlec tyłek z łóżka, bo spotkanie, które miałam mieć właśnie też po południu, okazało się, że jest o godzinie 12:00. Tak, i muszę się naszykować właśnie, Boże, już jest za 20:10, naszykować się, pomalować i pójdę do Sandry, później zrobię resztę, tak, jak wrócę. I właśnie muszę się ogarnąć, bo nie wyglądam za dobrze. W ogóle mam problem, jakiś problem z cerą, pełno powyskakiwało mi jakiś pryszczy, syfów i tak dalej. Znaczy w sumie one wyskakują w takiej formie, że są tak, wiecie, jakby takim zaskórnikiem. Delikatne robi mi się zgrubienie, ja to wyciskam, no i później są tego skutki takie, że wyglądam jak wyglądam. I w ogóle nie mam taką jakąś przysuszoną tą moją cerę ściągniętą, jakoś tak niefajnie i w ogóle taki... Takie chrostki tutaj wyczuwalne, wiecie, jak przejeżdżam palcami po czole. Nie wiem, co to się dzieje, jakiś dorastam czy co, no nie wiem, jakieś dziwne problemy. W ogóle dziwne jest światło, bo do połowy są zasłonięte rolety, ze względu na to, że mocno świeci słoneczko. Bardzo, bardzo mocno nawet. Tak, jest piękny dzień. W ogóle wczoraj, jak szłam do pracy na drugą zmianę, to był upał, po prostu był upał. Krótkie spodenki i błyska na ramionczkach, a nie wiem, około godziny 16:00 taka była ulewa i od tamtej pory było strasznie zimno. Znaczy wiecie, no, jak ja byłam w krótkich spodenkach i błyska na ramionczkach, to było okropnie zimno. Wieczorem dobrze wziąłam kurtkę swoją, tą ala skórzaną i mogłam coś narzucić, bo bym okropnie zmarzła. Dobrze, że to przewidziałam jakoś tak telepatycznie. Także tak, a dzisiaj jest pięknie, ma być teraz upalnie, weekend ma w ogóle być upalny, u nas w ogóle są dni namysłowa, tak zwane browarki, więc impreza się szykuje, akurat w soboty zejdę z nocki i później mam niedzielę wolną, więc albo się wybiorę tam, wiecie, jak będzie fajna pogoda, bo to różnie być może, tak jak wczoraj był upał, a za chwilę po prostu zimnica, więc albo tam, albo też do taty zajrzę na ryby, bo on jedzie na Chwałowice i może tam do niego na jakiś biwak pojedziemy, nie wiem, zobaczymy. Także takie plany weekendowe. Ja się, moi drodzy, szykuję, chociaż nie chce mi się, bo myślałam, że właśnie pójdę do Sandry bez makijażu, tylko tam gdzieś delikatnie brwi jakieś zrobię i taki będzie troszeczkę leniuszkowy ten dzień, ale no... No nic nie zrobię, nic nie zrobię. Ktoś mi tutaj coś poprzestawił, albo Aleks tu coś kombinuje, albo nie wiem kto. No Marcin, nie wiem, pojedzie. Tak, także tak. Ogólnie też przydałoby się ogarnąć chatę, bo trochę, znaczy wiecie, ogarniam na bieżąco, ale trochę tam się zbiera niektórych rzeczy, gdzieś tam się odkłada na bok, przekłada z boku na drugi bok i tak wiecie, później robi się z tego duży bałagan. No, ale na razie w planie pierwszym jest ogarnianie, później kawa, później spotkanie, no a później zobaczymy co dalej. Czy wasz pies też wam grzebie po torebce? Tak jak zostawia na ziemi te franki, no halem, tak grzebie, zawsze mi coś wyciąga. Przed chwilą wyciągnął mi skarpetki, bo ja ogólnie biorę, teraz jest ciepło, to chodzę, wiecie, albo w sandałkach, albo w gołych stopach i biorę skarpetki sobie do torebki. No i teraz mi skarpetki wyciągnął. Oczywiście roztarmosił po całym dywanie, tak wchodzą, tak leży go tych skarpetek i tak macha ogonem, czekał, aż po prostu przyjdę, zwrócę mu uwagę. A teraz jakieś papierki mi powyciągał i poobgryzał, niedobry pies. No, poszedł. I co ja wam miałam powiedzieć? Aha, już wiem. Zobaczcie, jakie sobie kapciuszki kupiłam ostatnio w Biedronce. Śliczne, Just Cats, tak? Turkusowe chyba i te takie szare. I dacie wiarę, że ja noszę normalnie 39-40, a kupiłam je 37 i one już trochę mi się rozwlekły. Także takie, jakaś taka ogromna rozmiarówka. Następnie... Co następnie w ogóle? A następnie buty. Zaraz wam pokażę buty. Piękna szafka oczywiście, tego tutaj już mi się nie mieści. Takie buciory kupiłam też w Biedronce. Znaczy ogólnie, no, też brudne, bo wczoraj szłam, a deszcz zaczął padać, tak jak wam mówiłam. Co, Franki? Zaraz pójdziemy na dwór, tak. Zaraz pójdziemy, no. Poczekaj, no nie skarż, bo mi buty pogniecisz, nie wolno. Odejdź, bo chcę pokazać kochanym. Odejdź. Już dobra, no. Tak, syra pani tam była, tak. No patrzcie, co za menda społeczna. Franki! No i słuchajcie, i no podrapiesz mi buty, ośle.
I poszłam do Sandry któregoś dnia i mówię, Jezu, jakie masz piękne buty, gdzie kupiłaś, bo nie widziałam u niej wcześniej już takich. I ona mówi, w Biedronce za 15 zł. Ja mówię, nie, i mi nie wzięłaś. Ona mówi, kurczę, nie wiedziałam nawet, że ten, że żebyś chciała takie. A ja mówiłam wam już chyba kiedyś, ja chciałam takie w ogóle nudziaki całe, żeby były, wiecie, już... Pomijając te czarne tutaj czubki, jakby były takie nudziakowe, to było takie coś moje wymarzone, albo najlepsze nudziakowe z takimi tutaj złotymi dodatkami tutaj i z tyłu. Bardzo mi się takie podobały. Marcina siostra, ta młodsza, kupiła sobie kiedyś w tamtym roku chyba w CCC, mówiła też chyba za jakieś 40 zł. Byłam, ale już mnie nie ujrzałam i takie po prostu mi się marzyły. Jak zobaczyłam te u Sandry i jeszcze usłyszałam, że w Biedronce, to zaraz na drugi dzień byłam i faktycznie 15,99, tyle że one były wyprzedawane. Z 27 przecenione i były ostatnie rozmiary i akurat trafiłam na 39 i tak się ogromnie cieszę. Są po prostu piękne, przesłodkie, fajnie wyglądają. Bardzo się tutaj wyginają zresztą, jak widzicie, i widać palce po prostu, jak założycie, włożycie stopę, ale ogólnie są piękne, tak. Śliczne, a no oczywiście Sandry wyglądają dużo lepiej, dlatego że są, one ma w rozmiarze 37, no ale mimo wszystko takie właśnie chciałam i bardzo się cieszę, także super, one były wyprzedawane, więc pewnie już jak oglądacie filmiki, dawno nie ma, ale dajcie znać, czy może kupiłyście sobie po prostu je, tak, i jeszcze były takie w ogóle... już normalnie sprzedawane, nie w promocji, takie w kwiatki, w paski, taki motyw, widzicie go, taki motyw, mówcie szybko. Marynarski, tak, czyli granatowo białe paski i czerwony środek. Tamte kosztowały chyba 22 zł i jeszcze były takie piękne w kwiatuszki, ale był rozmiar 39, ale niestety na mnie za małe, jakaś taka mała rozmiarówka była. No nic, ale w każdym razie tak kupiłam, dajcie mi znać, czy też się pokusiłyście i kupiłyście sobie może. Zobaczcie, jakie jest piękne światełko. Światełko! Jakie piękne słoneczko. O, ale fajnie. Można się opalać i wygrzewać, chociaż ja w tym roku zrezygnowałam z opalania. Mówiłam wam chyba to, że się tam już troszkę opaliłam, bo byłam z Sandrą któregoś razu na placu zabaw i tak mocno grzało. Trochę mnie słoneczko złapało, ale ogólnie nie będę się opalała, tak jak już w tamtym roku się mocno nie opalałam, ale no... Nie wiem, czy pamiętacie, zeszłe lata to byłam czasami jak skwarka, wyglądałam bardzo mocno opalona, mnie bardzo szybko w ogóle łapie słońce, nie to, żebym leżała plackiem 4 godziny na słońcu, ale ogólnie szybko mnie łapie i jak gdzieś tam na biwaki jeździliśmy czy coś, no to wiadomo, siłą rzeczy mnie słoneczko złapało. No i w każdym razie tak zrezygnowałam z opalania, takie wiecie, tylko delikatne co? Nie naświetlanie, tylko po prostu łapanie witaminy D. Troszkę na słoneczku i... tak i tyle i nie będę się opalała absolutnie, ta wizja nowotworu skóry mnie jakoś przeraża i nie przesadzam, ja mam bardzo dużo znamion, bardzo dużo pieprzów, jakichś takich plamek pigmentacyjnych, no i nie ma sensu narażać się na jakieś tam niebezpieczeństwo po to, żeby mieć 2-3 miesiące jakąś opaleniznę, także tak, takie moje postanowienie. Danuś, ty też się nie opalasz? Flanki się tutaj wygrzewa, Boże, muszę umyć ten mnie balkon. Masakra się tu zrobiła. W ostatnim, nie wiem jak nazywam ten film, chyba Get Ready 3 w 1. Get Ready, makijaż i teraz jak wam pokazywałam zbliżenie chyba maskary i zresztą wam też mówiłam, że bardzo mi powieka lata. Miałam okropny niedobór magnezu, to po prostu no, wiecie co, ostatni raz powieka drgała mi kilka lat temu, nie patrzcie na bałagan. Drgała mi kilka lat temu, zresztą już nawet nie pamiętam kiedy, bardzo, bardzo dawno. A teraz ostatnio, jak zaczęła mnie drgać na pierwszej nocce, tak chyba się naprawdę z 4-5 dni męczyłam, no calutki czas, dzień, cały dzień, jak miałam otwarte oko, to non stop mi drgała powieka, to było tak dla mnie męczące, byłam już tak zła, po prostu aż wręcz zestresowana tym faktem, że wiecie, ja zaczęłam brać magnez 2 razy dziennie i wiecie, nic mi nie pomagało i gdzieś tam wyczytałam na temat, wpisałam sobie po prostu drgająca powieka i taki był artykuł, czy no nie wiem jak to nazwać, w każdym razie było napisane o niedoborze magnezu, czym to może skutkować, jak to wszystko wygląda i tam było napisane, że jeżeli ktoś ma niedobór magnezu, to 2 tabletki dziennie nie pomogą, bo to jest około tam 20% dziennego zapotrzebowania, że kiedy właśnie coś już się dzieje, nie wiem, drgają mięśnie albo coś jest nie tak, to powinno się brać nawet 8 tabletek dziennie, że w ogóle magnezu takiego przyjmowanego doustnie, to naprawdę, żeby go przedawkować, to już po prostu naprawdę trzeba by było jeść. Tam było chyba napisane ponad 20 tabletek
tabletek dziennie, żeby w ogóle przedawkować. No i w każdym razie zaczęłam brać naprawdę po 6 tabletek, nawet do tych 8 dziennie jadłam. I zaczęłam bardzo dużo pić wody. Kupiłam jakąś wodę z Biedronki Muszyna chyba się nazywa i ona tam ma 2600 czy 1500. Tak? Dobrze mówiłam? Wiecie co, ja akurat kupiłam tą lekko gazowaną, nie powinnam takiej, ale... Gdzie to jest napisane? Gdzieś było. Woda, o jest tutaj. Woda nisko nasycona dwutlenkiem węgla do stężenia 1500 mg i tak dalej, i tak dalej. W sumie ona tutaj dużo magnezu nie ma, bo 75,8. Wapnia ma 305. No wolałabym, żeby ten magnez było go tutaj trochę więcej, no ale mimo wszystko no nie jest zła ta woda. Ja właśnie czytałam, że... Jest tam było coś napisane, że ogólnie, żeby magnez się przyjmował, musi być też wapń. Jakoś tam było napisane tak fajnie i mądrze i ogólnie były wypisane wody, które na pierwszym miejscu była muszynianka, te, które właśnie zawierają dużą ilość tego magnezu i wapnia. I właśnie muszynianka była na pierwszym miejscu, ale nie wiem w sumie, gdzie mogę ją dostać. W Biedronce jej nie było. Muszę jeszcze przejść się po Kauflandzie albo, nie wiem, po Tesco może, bo chciałabym sobie ją kupić. I tak, i właśnie... Idąc do chyba meritum, bo ja ostatnio powiedziałam konsensusu, do meritum całej tej sprawy, zaczęłam pić bardzo dużo wody, bardzo, bardzo, bardzo dużo wody i przeszło mi drganie powieki. I to tak chyba non-stop tydzień trwało. Tak drgała mi powieka tak non-stop to przez 3 dni. 4. dnia już tak wiecie, zdarzało się, że chwilę przestawała mi drgać i później tak coraz mniej, już mi w ogóle teraz nie drga, ale piję właśnie cały czas piję tą wodę, biorę magnez i znaczy magnez, ja w ogóle mam ten asparaginian. Dobrze mówię? Asparaginian, tak, ten, on ma tutaj i wapń, boże, i magnez, i potas i już mi się kończy, muszę sobie kupić koniecznie, żeby znowu nie było jakiegoś niedoboru, ale myślę, że woda też mi tutaj dużo dała, także tak, trochę miałam problemów teraz z niedoborem magnezu, bardzo było to dla mnie irytujące i takie wiecie, no, bardzo mnie to denerwowało. Się nawet pomalować dobrze nie mogłam, bo ta powieka mi tak drgała. No i w każdym razie to było spowodowane tym, że ja zamiast, wiecie, w ciągu dnia wypić chociaż jedną szklankę wody, to ja po prostu cały czas piłam herbatę i nic więcej do picia nie brałam, ani do pracy, ani w ciągu dnia nie piłam, więc myślę, że to było też takim powodem do tego stres, wiecie, nocne zmiany, jednak to jest takie trochę wyczerpujące dla organizmu, ale udało się, już mi powieka nie drga, jestem z tego powodu szczęśliwa. I jeszcze, bo ten asparaginian kupiłam sobie w Rossmanie, on jest chyba za 5,99. Teraz właśnie Sandra kupiła chyba za dychę 2 opakowania tego, jakaś promocja w którejś aptece i muszę też sobie to kupić, bo no, zamierzam jeść, więc na pewno będzie to u mnie szło. Kupiłam sobie też taki skrzyp polny. Ja nigdy w życiu nie brałam skrzypu polnego. Kiedyś brałam Bellisę na skórę paznokci i na włosy, chyba ona tak była, tak, i pomogła mi bardzo, na paznokcie mi rosły jak szalone, ale takiego wiecie, typowego skrzypu nigdy nie brałam, ten kosztował chyba 7,99 za 30 tabletek i on tutaj ma skrzyp polny, pokrzywę zwyczajną, witaminę C, B1, cynk i biotynę, raz dziennie jest napisane i tak, i był jakiś taki za 12 chyba złotych i akurat byłam ściocią, ciocia mówi, bierz sobie ten, bo się bardziej opłaca. Ale sprawdziłam sobie, wiecie, tutaj zawartość tej pokrzywy i skrzypu polnego i się okazało, że tutaj jest w jednej tabletce więcej. Tam trzeba byłoby brać 2 dziennie chyba. Tak i na to samo by wyszło, bo tam było 60 chyba tabletek, no i na to samo by wyszło, tam to też by mi starczyło na miesiąc, więc bez sensu. I tak, w każdym razie biorę skrzyp i zobaczymy, czy coś mi pomoże, ja wiecie, liczę na włosy przede wszystkim, no, ale na paznokcie też, bo mi się teraz bardzo porozdwajały, w ogóle wyglądają strasznie te moje paznokcie, no właśnie stres i te wszystkie rzeczy, które miały teraz miejsce w moim życiu, wpłynęły bardzo, bardzo negatywnie na mój organizm. Właśnie też wam mówiłam o twarzy, jakieś pryszcze, nie wiadomo co w ogóle, włosów, wypadanie, to jest coś strasznego. Dopadło mnie takie osłabienie. No, mówią, że na wiosnę też jest takie przesilenie wiosenne, ale no, wszystko chyba się skumulowało. Także tak, moi drodzy, w ramach zdrowia, koktajli dalej nie piję. Często mi zadajecie pytanie, dlaczego nie piję koktajli, co się stało w ogóle. Chodzi o to, że nie mogę po prostu, okazało się, że nie mogę surowych owoców. Po gastroskopii wyszło mi, że mam zapalenie, mam na pewno refluks żołądkowo-przełykowy i na pewno mam zapalenie po prostu żołądka, a przy takich schorzeniach nie można jeść surowych owoców, jak mnie moja pani gastrolog oświeciła i mówi tak do mnie, wymienia mi po prostu rzeczy, których nie mogę, że napojów gazowanych, wiecie, tytoniu,
alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Mówi oczywiście surowych owoców, a ja sobie nigdy nie powiedziałam, że takie ilości pochłaniałam owoców. Masakra. Ona mówi, że gotowane tak, ale broń Boże surowe. No i wyszło, dlaczego mnie tak brzuch bolał po bananie i tak dalej, i tak dalej. Także nie piję koktajli, niestety. Zaczęłam, wiecie, co sobie kupować. Pewnie to nie jest jakoś mega zdrowe, ale pod jakąś postacią dostarczam sobie owoców. Cofam się w rozwoju, tak. Bubowita, przepisy babuni. Akurat mam deserek z jabłuszek i bananów. Lubię, bardzo lubię. Ja pamiętam w ogóle, jak Alex był mały, to ja tam mu troszeczkę podjadałam. Tak. Taka ze mnie zła matka. Czy nawet jak Bartek mój był mały i gdzieś tam się takie rzeczy kupowało. Ja zresztą wolałam Alexowi zupki gotować, ale czasami, wiecie, jak gdzieś tam człowiek się spieszył, gdzieś jechał, nie miał czasu, no to coś takiego się dziecku podawało. W każdym razie ja zawsze to uwielbiałam i teraz, jak moja babcia, świętej pamięci, była w szpitalu, to lekarz właśnie powiedział, że żeby takie coś, że takie coś babcia może jeść, że można takie coś jej kupować. No i trochę tego w sumie po niej zostało, jak później rzeczy zbieraliśmy i ja zjadłam to wszystko w sumie i właśnie od tamtej pory sobie kupuję i biorę sobie na jakieś tam drugie śniadanie do pracy i w takiej formie chociaż trochę owoców dostarczam do organizmu i witamin. Pewnie to nie jest jakoś, wiecie, mega zdrowe, no ale coś tam zawsze jest w tym organizmie. Tak, i robię sobie owsiankę na przykład z jabłkiem i to jest też gotowane, to też mi nic pod tym nie jest, broń Boże, także w takiej postaci, a niestety z koktajli musiałam zrezygnować i bardzo, bardzo, bardzo nad tym ubolewam, bo to było po prostu coś fajnego, ale niestety, no jak nie można, no to nie można, wolę sobie tego ograniczyć, niż później cierpieć i w bólach. Także tak, moi drodzy, mamy 20 po 11. W sumie ja za 10 minut wychodzę, więc jeszcze tylko włosy ogarnę. Mam nadzieję, że będę mogła je dzisiaj rozpuścić, w ogóle jak Chopin wyglądam. Makijaż mam taki, widzicie, delikatny. Użyłam nowego tuszu. Wam pokażę jakiego. To jaki tutaj leży. Mam już tak zasyfione ściany, że po prostu aż zwymiotować na nie i byłoby git. Tak wypadałoby. Są straszne, normalnie straszne. Malowaliśmy przecież dopiero niedawno. Ten Maybelline Classic Volume Express z tą podkręconą szczoteczką i taki jest efekt. Ja Wam nagram test na żywo, bo takich filmików z testami mało jest na moim kanale. Niektórzy narzekają, że ciągle vlogi. Ale wiecie co, ja Wam się staram dawać filmiki w ten sposób, że jest na przykład vlog i jest filmik kosmetyczny, tak, żeby nie było właśnie samych vlogów na kanale, a mimo wszystko jeszcze narzekają ludzie, że brakuje testów u mnie na kanale makijażu. No, jak daję, jak robię taki makijaż, w sensie, wiecie, coś tam testuję, no to też jednak mimo wszystko jest to jakiś test. No nie wiem, jakoś tak, ja mam takie wrażenie, ja tak te filmiki rozumuję, no ale nie każdy musi. Dobra, moi drodzy, w sumie ubrana jestem, bo jakoś nie będę się specjalnie stroiła. Siniaków mam na nogach przez Frankiego normalnie chyba ze 4, bo jak mnie na mnie skoczy, to mnie gdzieś tam drapnie i wyglądam jak wyglądam. A w ogóle muszę Wam nagrać też filmik, tutaj pod spodem mam paczki, które dostawałam. Ten już widzieliście, to już też widzieliście. Od Sephory dostałam Beauty to Go, piękno w podróżnym formacie, piękna paczka. Nagram wam na pewno taki open box tak zwany. I dostałam tą paczkę jeszcze od mojego partnera YouTube'owego byłego, bo jeszcze po prostu przed rozwiązaniem umowy, no właśnie, ta paczka miała przyjść i przyszła po, no ale mimo wszystko, wiecie, jestem zobowiązana do czegoś tam, więc muszę się wywiązać. Także tak, ubieram się i tak, i pewnie się jeszcze widzimy. Zamiast karczku to widać mnie. Inaczej chyba, uwaga, będzie para, leciała gorąco. Właśnie robię karczek. O, był wielki, on był na cały toalet, bo się mieścił. Jeszcze 24 minuty mi zostały. I to będzie nasza wędlina, bo Alex się upomina bardzo o wędlinę. Więc sobie postanowiłam, że zrobię coś takiego, może nie super zdrowego, ale jednak takiego troszeczkę, można by rzec, własnej jakiejś tam roboty. Także będzie taka nasza wędlinka. Się trochę rozeszły chmury. To, że jeszcze jest trochę siwo. Jest, nie jest tutaj, ale przed chwilą wyszłam na balkon. Wyszłam pranie, to powiem Wam, że takie chmury się naszły, a takie wielkie krople leciały jak 5 zł, albo większe nawet. Takie ogromne, ale już ładnie się zrobiło, więc chyba coś ujmie. W ogóle pachnie deszczem. Nie wiem, czy Wy też, ale ja rozpoznaję, kiedy ma padać deszcz, bo tak właśnie pachnie inaczej. I chłodno się zrobiło. Kurczę, przed chwilą było gorąco. Widzicie, jak się zmieni pogoda? A ja idę do mojej ciemnicy. Tak, kładę się na łóżku i będę
chwilę się, może nie chwilę, już albo chwilę, 18:17 już jest, więc ja się położę, żeby trochę się zdrzemnąć. Teraz moimi przyjaciółmi są oto da. Takie stoperki. Ja po nocce śpię właśnie w stoperach i przed nocką, jak Aleks jest w domu, Marcin, wiecie, pies, Franki kładzie, nie, do siebie tam, to muszę mieć stopery w uszach, bo masakra jest, oni gadają, a ja po prostu nie, ja muszę spać w ciszy, Jeszcze po nocy, jak nikogo nie było, to okej, ale to wam opowiadałam chyba, czy nie opowiadałam wam, nie pamiętam, może w którymś vlogu, jak pan kosił trawę, akurat jak ja spałam po nocy, masakra, normalnie od, jak położyłam się po 7, przed 9 chyba, albo po 8, bo zaczął kosić, pojechał chyba po 10 dopiero i normalnie takie było moje spanie, także postanowiłam, że spróbuję spać w stoperach i właśnie są one teraz moimi przyjaciółmi. Tak, także ja się, moi drodzy, kładę troszkę na drzemkę, bo jestem zmęczona dzisiaj. Kurczę, niby nic nie robiłam takiego bardzo produktywnego, ale jednak takie jakieś ta pogoda w ogóle wszystko wpłynęło na to, że jakaś taka jestem zmęczona, kurczę, i na pewno bym nie wytrzymała nocki bez drzemki teraz. No zacznijmy. Wytrzymałabym, bo bym musiała, ale po prostu byłabym taka normalnie zmęczona, że w ogóle masakra. Także tak, moi drodzy, ja idę na drzemkę, a wy się trzymajcie. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że zasłużyłam na kciuka w górę. Jeśli tak, to bardzo, bardzo proszę. No i tak. O 20:30 w ogóle mam nastawiony budzik, więc o 20:30 wstanę, delikatnie wklepię sobie trochę dermakolu, tak wiecie, w miejsca gdzieś tam przebarwień i wiecie, już prawie makijaż mam gotowy. Tylko zmazałam podkład, bo przedtem miałam brwi są, rzęsy są, więc tylko to mi zajmie całe 5 minut, więc prawie jestem gotowa, ubiorę się, wyszukuję sobie jakieś śniadanie, czy też kolację, nie wiem jak to nazwać, w nocy ja jem osobiście na nockach, niektóre tam dziewczyny nie jedzą, nawet duża większość nie je, ale ja jem, nie dużo, ale jednak lubię coś tam zjeść. No, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, buziaki, pa!